Zapraszam do obejrzenia testu Range Rover Sport z roku 2024 z silnikiem wysokoprężnym. Miałem już okazję prezentować na moim kanale ten samochód, ale z napędem plug-in. W prawym górnym rogu oraz opisie umieszczę odnośnik do tego filmu. W tym teście, poza innym silnikiem, też są inne zmiany i ulepszenia w porównaniu do modelu, który miałem przyjemność testować w zeszłym roku. Samochód jest w najwyższej obecnie specyfikacji autobiografii w kolorze Santorini Black, który kosztuje dodatkowo 6490 zł. Gdybyśmy zamówili pakiet Black do niego, to nie byłoby tych dodatków złotych, na przykład tutaj. Tego dodatku na masce. I na zderzaku. Ale wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie. W wersji autobiografii jest otwierany dach panoramiczny prawie na całą długość. Także w taką pogodę przyjemność jazdy jest bardzo duża. Standardowo są tutaj montowane felgi 22-calowe, natomiast nasze są opcjonalne i są to 23-calowe felgi. Natomiast opony 285x40 R23. Zobaczmy, co mamy pod maską. Mamy tutaj silnik diesla. Sześciocylindrowy. O pojemności 3 litrów i mocy 350 koni mechanicznych. Jeździ się tym naprawdę, naprawdę dobrze. I przy okazji jest umiarkowane zużycie paliwa. Oczywiście normą w klasie premium są siłowniki. No dobra, to zamykamy w takim razie. Do tej pory otwieranie i zamykanie samochodu było możliwe za pomocą kluczyka lub po naciśnięciu przycisku na klamce. W nowym modelu możemy sobie ustawić funkcję, że jeśli chcemy, samochód zamyka się przy oddalaniu i otwiera się, jak się zbliżymy. Tego mogło faktycznie brakować klientom o dużych wymaganiach. Nie kojarzę też, żeby w poprzedniej wersji przy zamykaniu auta kluczykiem była możliwość uzyskania sygnału dźwiękowego, który potwierdza zamknięcie drzwi. Jeśli się mylę, poprawcie mnie w komentarzu. Samochód ma potężne gabaryty. Długość to prawie 5 metrów, szerokość z rozłożonymi lusterkami to prawie 221 cm, rozstaw osi wynosi 3 metry. Wysokość to 182 cm, ale trzeba pamiętać, że każdy Range Rover Sport ma w standardzie poza napędem na 4 koła pneumatyczne zawieszenie, w związku z tym wysokość zmienia się w zależności od ustawionego prześwitu, a standardowy prześwit w czasie jazdy to prawie 22 cm. Regulację wysokości właśnie widzicie na filmie. Podczas wysiadania możemy automatycznie dla naszej wygody zmniejszać wysokość o kilka centymetrów. Z kolei maksymalny prześwit wynosi aż 28 cm. Gdyby ktoś planował holowanie przyczepy, to uciąg może wynosić aż 3,5 tony.
Wisienką na torcie jest możliwość brodzenia w wodzie o głębokości do 90 cm. Przyznacie chyba, że te parametry robią wrażenie, prawda? Zobaczmy w takim razie, jak wygląda bagażnik. Można go oczywiście otworzyć pilotem. No i tak, mamy tutaj roletkę, gdzie jest prowadnica i jest ona delikatnie hamowana, ta roletka, także bardzo dobrze jest zrobiona. Po prawej stronie mamy możliwość obniżania lub podnoszenia tyłu. Mamy też możliwość opuszczania tylnych oparć. No i zobaczmy, jak to wygląda. Czyli tak, tym przyciskiem tutaj obniżamy oparcie. Tak samo można oczywiście z drugą częścią zrobić. Teraz podnosimy. Oparcie się podnosi. Ekstra luksusik. Tutaj mamy haczyk na zakupy. Siateczkę w takim zagłębieniu. Gniazdo 12 V. Mamy lampkę. Tak samo jest z drugiej strony, symetrycznie. Jest też z drugiej strony haczyk. A tutaj mamy taką gumę, gdzie można przymocować coś. Ładunek jakiś. Dodatkowo mamy coś takiego. Taki segregator. Tutaj też gumę z możliwością regulacji. Możemy przymocować coś, żeby nie latało po samochodzie. Podłoga jest podwójna. A tu jeszcze niżej wygląda to tak. W tym momencie mamy tutaj zestaw naprawczy. Jeszcze jakieś takie miejsca dodatkowe, gdzie można było coś umieścić. Ale jest też możliwość w opcji zamówienia koła zapasowego i to pełnowymiarowego. Nie wiem, czy 23-calowego, ale na pewno z tego co kojarzę 22-calowe jest możliwe. Napiszę, jak sprawdzę dokładne ceny, jakie obecnie są, to zobaczycie w filmie, jakie są możliwości. Napisz w komentarzu, jak oceniasz stylistykę Range Rover Sport lub jeśli się Tobie podoba, daj kciuk w górę. Przy okazji sprawdź, czy masz subskrypcję, bo niebawem planuję kolejne filmy. Tylne drzwi, podobnie jak przednie, są poprowadzone do samego dołu i zakrywają praktycznie cały próg. Tutaj mamy jeszcze taką nakładkę plastikową i to wszystko jest zakryte drzwiami. A tu jest solidna uszczelka, czyli praktycznie nie ma możliwości, żeby się pobrudzić. Sam bok drzwi jest bardzo ładnie wykończony. Ten element jest skórzany. Tutaj przyjemny materiał. Mamy sygnaturkę systemu muzycznego. Tutaj wstawkę karbonową, także góra jest miękka. Oczywiście regulacja oparcia elektryczna. Taki zakres jest. Ten element miękki. Tutaj to wszystko ładnie wykończone jest. Klamka, zwróćcie uwagę.
jak ładnie wraca, amortyzuje. Dół drzwi mięciutki. Tu jeszcze mamy przeszycie. Mamy też zestaw słuchawkowy, słuchawki właściwie, ponieważ mamy tutaj z tyłu dwa ekrany. Bardzo ładny, gruby dywanik. W zasadzie jak dywan. Zobaczcie, jaka to jest grubość. No i skórzana tapicerka foteli. Należy też zwrócić uwagę, że tunel środkowy praktycznie nie występuje. Jest minimalny. Rozkładamy podłokietnik. A tutaj w podłokietniku mamy miejsce na kubeczki. I taki wyściełany schowek, w którym mamy dwa gniazda HDMI i dwa gniazda USB-C. Gniazda HDMI służą do obsługi naszych ekranów multimedialnych z tyłu. Miejsca jest bardzo dużo, co najmniej na 4 palce, tak samo u góry, nawet trochę więcej przy wzroście 1,82 m. A z takich rzeczy dodatkowych to tutaj mamy gazetowniki, które działają w ten sposób. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj gniazda. Tam są USB-C. Gniazdo 12 V. Pasażerowie tylnych siedzeń mają też do dyspozycji klimatyzację oraz podgrzewane i wentylowane siedzenia z elektrycznie sterowanymi zagłówkami. Naprawdę jest tutaj bardzo komfortowo. W wersji autobiografii mamy w standardzie dach panoramiczny praktycznie całą długość dachu i szerokość. Dodatkowo on jest rozsuwany i uchylny. I mamy tutaj taką funkcję, która na przykład przy zamknięciu samochodu zasuwa roletę i z kolei przy otwarciu rozsuwa. W tej chwili zamknę samochód. Roleta jest automatycznie dosuwana. Korzystając z okazji, że jestem z tyłu, pokażę Wam, jak prezentuje się wnętrze z przodu. Można porównać, na czym polegają zmiany z testowanym poprzednio samochodem. Zmodernizowany został tunel środkowy. W aktualnym modelu nie ma już w tej okolicy pokrętła od klimatyzacji, pokrętła od regulacji głośności oraz pokrętła od ustawiania trybów jazdy. To wszystko mamy teraz na wyświetlaczu. W miejscu, gdzie były pokrętła od regulacji i klimatyzacji, pojawił się zamykany schowek, gdzie możemy wygodnie umieścić telefon. Takiego miejsca na telefon brakowało mi w poprzednim modelu. Drzwi są oczywiście dociągane. Jeśli się zdarzy nie domknąć, to oczywiście się dociągną. Tak jak było widać. Jeszcze zobaczmy tu. Elegancko się dociąga. Tutaj jakość wygłuszenia ta sama. Pada trochę deszcz, więc się pośpieszę. Tu jest skóra miękka. Materiał bardzo przyjemny. Wstawka karbonowa. Regulacja foteli w tym miejscu. Z pamięcią dla 3 pasażerów. Klamka oczywiście, która się elegancko amortyzuje. Tutaj otwieranie, zamykanie drzwi. Wszystko tutaj miękkie jest. Dół miękki. Również kieszeń jest miękka. Na progu mamy
podświetlony napis autobiografii. Dobra, wskakuję do środka, bo pada deszcz. Poziom wykończenia w Range Rover Sport jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Praktycznie wszędzie jest skóra. Wszystkie elementy są miłe w dotyku, przeszycia. Tutaj oczywiście miękki element tej deski rozdzielczej. Tutaj mamy skórę. Mamy górny schowek wykończony miękkim obiciem. Tutaj mamy gniazdo 12 V. Ładne takie elementy ozdobne, satynowe. Mamy tutaj oczywiście dolny schowek, również obity miękkim obiciem. Odnośnie drzwi, to już oczywiście mówiłem, jak są dobrze wykonane. Tutaj mamy welur. Rączka oczywiście wykonana ze skóry i też tak mięciutko pracuje. Na przykład jeśli chodzi o osłonę przeciwsłoneczną, to ona jest podwójna. Możemy ją rozłożyć, jeśli świeci nam słońce z dwóch stron, to możemy ją rozłożyć jedną tak, a drugą tak. Tak samo oczywiście jest po stronie kierowcy. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Lustereczko podświetlane. Mamy tutaj też standardowe lusterko cyfrowe. Widzimy, co się dzieje z tyłu. Na przykład fotele. Ustawię sobie przykładowo składanie tylnego prawego fotela. No i zobaczcie. Zatrzymuję, bo tutaj mamy ekran. Muszę przesunąć przednie siedzenie. No i teraz podnosimy. Wraca do swojej pozycji. To jest piękne, naprawdę. Jak to wszystko jest tutaj przemyślane. Wcześniej mówiłem już o zmianach w tunelu środkowym, więc już teraz je pominę. Ale dodatkowo w poprzedniej wersji był problem z umieszczeniem telefonu pod ekranem. Teraz to się zmieniło. Mamy dodatkowy schowek. Tutaj się mieści telefon. Bez problemu można go wyjąć. Myślę, że każdej wielkości chyba się zmieści. Z ładowarką indukcyjną. Także pasuje to elegancko. Zamykany schoweczek. Miękko. No i tutaj kolejne schowki. Mamy tutaj miejsca na napoje, a pod tym kolejny schowek, oczywiście wyścielony miękko, głęboki. Mamy tutaj gniazdo USB-C i USB-A. Kamera 360 w naszej wersji jest w standardzie i trzeba przyznać, że działa bardzo dobrze. Nie ma żadnych uwag. Można tutaj sobie naprawdę podglądać samochód z każdej strony. Jak tylko nam się podoba. Dodatkowo, jak na przykład włącza hamulec nożny, to oczywiście zapalają się światła. Także jest to bardzo fajnie wszystko odwzorowane. Mamy też spryskiwacz tylnej kamerki tutaj. W tym momencie jest zabrudzona. Wciskamy. Jest przemywana. I proszę bardzo, jak czyściutka jest. Kierownica w Range Rover Sport pasuje do luksusowego samochodu. Po lewej stronie mamy przyciski odpowiadające za regulację głośności, system audio, telefon. Jeśli naciśniemy środkowy przycisk, pojawiają się nowe przyciski, które odpowiadają za sterowanie wyświetlaczem między zegarami.
pojawił się też nowy przycisk, bardzo istotny, który możemy dokonywać wyboru, z jakich ustawień asystenta ruchu chcemy korzystać. Mamy między innymi ustawienia niestandardowe, gdzie można na przykład włączyć ostrzeżenia dźwiękowe, których nie chcemy używać. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, pozwalające już w czasie jazdy na dokonanie odpowiedniego wyboru. Niestety samochód po uruchomieniu ma zawsze standardowe ustawienia asystentów kierowcy, ale mając ten przycisk na kierownicy, nie jest to żaden problem. Po prawej stronie kierownicy mamy funkcje związane z aktywnym tempomatem oraz asystentem pasa ruchu. Napisz w komentarzu, jak oceniasz wnętrze Range Rover Sport lub jeśli Ci się podoba, daj po prostu kciuk w górę. Przy okazji zachęcam do subskrypcji, bo niebawem planuję kolejne materiały. Jak wcześniej wspominałem, w opisie umieszczam link do testu Range Rover Sport z napędem plug-in o mocy 510 koni. Można tam znaleźć szczegóły, których nie pokazałem w tym filmie. Dobrze, może w takim razie przejdźmy do aktualnego cennika. Już w podstawowej wersji mamy m.in. napęd na 4 koła, 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów, elektrycznie regulowaną kolumnę kierownicy, bezkluczykowy dostęp, pneumatyczne zawieszenie, elektryczną klapę bagażnika, kamerę 360 3D z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu, asystenta martwego pola i tak dalej. Cennik zaczyna się od 461 600 zł za wersję S z silnikiem diesla o mocy 249 koni mechanicznych. Wersja autobiografii z silnikiem diesla o mocy 350 koni z kolei kosztuje 647 200 zł. W testowanej wersji jest jeszcze kilka dodatków opcjonalnych, które umieszczę wraz z cenami pod opisem w filmie. Istotne jest, że silniki diesla wyposażone są w miękką hybrydę, w związku z tym system start-stop działa bardzo sprawnie, a dodatkowo poprawia się też moment obrotowy. Zanim przejdziemy do testu reflektorów, chciałbym pokazać Wam, jak działają kierunkowskazy. Już w podstawowej wersji tylne kierunkowskazy są animowane. Moim zdaniem bardzo dobrze też się prezentuje podświetlanie wnętrza. Otwierając samochód, wita nas logo wyświetlane z obu stron, na którym możemy rozpoznać sylwetkę samochodu. A jak już wsiadamy, to na progu jest podświetlony napis autobiografii. Podświetlone są nawet miejsca do zapinania pasów. Tak wygląda podświetlenie przycisków i światło ambientowe. Z tyłu również mamy. A kolorki można tutaj sobie zmieniać z dużą dowolnością. I tutaj praktycznie można jeszcze sobie ustawić dowolnie, tak jak chcemy, swoją konfigurację kolorów. Nasza wersja standardowo wyposażona jest w reflektory Digital LED, które świetnie działają podczas jazdy nocą i mają zasięg do 500 metrów. Zresztą zobaczcie sami. Każdy reflektor jest wyposażony w 1300 cyfrowych mikrolusterek, a oświetlenie adaptacyjne wykorzystuje dane nawigacyjne do przewidywania drogi przed samochodem. Przy okazji, jadąc nocą, też fajnie się słucha audio Meridian
3D Surround, który jest wyposażeniem standardowym. Uwielbiam ten samochód za niesamowity komfort. Samochód wręcz płynie po nierównościach. Wyciszenie jest na wysokim poziomie. Przy prędkości 90 km na godzinę pomiar pokazał około 61 dB. Jak jechałem z kolei prędkością 120 km na godzinę, przyrząd pomiarowy pokazał około 64 dB. Range Rover Sport ma do tego moim zdaniem dobre właściwości jezdne. Jeżdżąc nim miałem poczucie luksusu. Otaczały mnie materiały najwyższej jakości. Dźwięk silnika diesla bardzo ładnie brzmi i ma świetne parametry, chociaż ja wolałem delektować się nim jeżdżąc spokojnie. Jak na tak dużą masę uważam, że niedużo pali, bo w mieście w moim teście spalanie wyszło 11,6 litra na 100 km, a na drodze ekspresowej przy średniej prędkości 109 km na godzinę spalanie wyszło 7,1 litra na 100 km. Samochód ma bardzo duże gabaryty, co też mi się podoba, chociaż przy parkowaniu czasem sprawia to drobny kłopot. Bardzo dobrze wspominam ten test. Napisz w komentarzu, jak ty oceniasz samochód. Będę też wdzięczny za twój kciuk w górę. Nie zapomnij sprawdzić, czy masz subskrypcję, bo niebawem będzie kolejny materiał. Jeśli posiadasz Range Rover Sport, napisz, jak spisuje się w codziennej eksploatacji. Tymczasem dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.